Generał Roman Polko nie ma wątpliwości. Granica między Polską a Białorusią jest z góry na tyle dobrze widoczna, że z całą pewnością piloci białoruskich śmigłowców wiedzieli, że ją przekraczają. Pytanie, czemu to zrobiono i to kolejny już raz. Trudno sądzić, że to nie prowokacja. Biorąc pod uwagę, że w dzisiejszych czasach każdy dysponuje GPS-em, który ma nawet w zegarku, raczej się nie spodziewam, że piloci śmigłowców nie widzieli granicy. Na dodatek trzeba pamiętać, że granica między Polską i Białorusią jest bardzo dobrze widoczna z góry, bo przecież jest tam płot. Śmigłowce ewidentnie poleciały po to, żeby sprawdzić, czy ktoś da im znak ostrzegawczy, ale nie dał. Komentuje Dyla na temat generału Roman Polko. 1 sierpnia wieczorem polskie MSZ poinformowało, że białoruskie śmigłowce, które widziane były rano przez mieszkańców w okolicach Białowieży, jednak naruszyły naszą przestrzeń powietrzną. Do siedziby resortu wezwano stronę białoruską do bezzwłocznego szczegółowego wyjaśnienia incydentu. Tych prowokacji było dużo z Zresztą i na lądzie, i w powietrzu. Będąc uprzedzonym, że takie sytuacje mają miejsce, to zamiast ustawić tam stacje radiolokacyjne, bystra, zamiast wejść w lepszą komunikację ze Strażą Graniczną i policją, które i tak przecież są w okolicy, to dopiero po iluś tam godzinach dowódca przyznaje się, że miało miejsce przekroczenie granicy. To pokazuje, że nie wyciągnął nic z lekcji, które dostał po kompromitacji z rakietą, mówi generał Polko. Jak wskazuje, chodzi tu o przekroczenie granicy powietrznej, która miała miejsce w związku z incydentem w Przewodowie, a także we wsi Zamość, niedaleko Bydgoszczy. W przypadku tej pierwszej sytuacji do Polski wpadła rakieta, która zabiła dwie osoby. W przypadku drugiej był to pocisk prawdopodobnie wystrzelony w grudniu z terytorium właśnie Białorusi. Obiekt znalazła dopiero przypadkowa osoba kilka miesięcy później. Działania, które zdaniem generała Polki powinno poczynić polskie wojsko, to przede wszystkim ruchy kadrowe. Liczę, że dowódcę operacyjnego w końcu zwolnią, bo trudno jest tolerować takie sytuacje. Dowódca operacji Odpowiada za działanie i nie patrzy na górę. Ryzyko braku działań w przypadku takich sytuacji jest większe niż ryzyko związane z tym, że zrobi się coś bez oficjalnej decyzji. Jak pisaliśmy w na temat, polska przestrzeń powietrzna została naruszona wczoraj przez wojska Białorusi, co zostało oficjalnie potwierdzone. Wcześniej jednak przedstawiciele wojska utrzymywali, że śmigłowce pozostawały po stronie naszego sąsiada. Zmianę oświadczenia w tej sprawie poprzedziły spekulacje i zdjęcia, które publikowano w mediach społecznych. Jak wskazywali użytkownicy, zdjęcia wykonano z Białowieży, z której do granicy białoruskiej jest około 3 km. Początkowo przedstawiciele polskiej armii twierdzili, że to wina złudzenia optycznego, ale ostatecznie stanowisko zmieniono i potwierdzono, że był to kolejny już tego typu incydent. Od sprawy odcięła się Białoruś, która stwierdziła w lakonicznym oświadczeniu, że żadnego przekroczenia granicy nie było. Wskazano również, że zmiana oświadczeń jest ze strony Polski niepoważna.